Piotr Żyła długo ukrywał swój nowy związek w tajemnicy przed mediami. Ostatnio jednak wyszło na jaw, że spotyka się z 22-letnią gwizdką TVN-owskich paradokumentów, Marceliną Ziętek. Skoczek poczuł się w obowiązku wydania oficjalnego oświadczenia. Wpis umieścił w mediach społecznościowych. Jest to jednak jedno z najdziwniejszych oświadczeń w historii polskiego show biznesu. Po długim czasie względnego spokoju, na linii Justyna Żyła, Piotr Żyła znowu iskrzy. Byli małżonkowie po raz kolejny stali się bohaterami plotkarskich magazynów i portali. Tym razem konflikt pomiędzy nimi zaogniła nowa partnerka Skoczka, nowy związek Piotra Żyły. To, że Piotr Żyła od jakiegoś czasu jest w związku z nową partnerką, nie jest już tajemnicą. Kilka dni temu Justyna Żyła wspomniała nawet o tym w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie. Napisała między innymi, że ich wspólne dzieci sprzeciwiają się, by w spotkaniach z tatą uczestniczyła także jego partnerka. Piotr Żyła i jego ukochana starali się utrzymać swój związek w tajemnicy przed mediami. Teraz jednak za sprawą anonimowego źródła Pudelka wyszło na jaw, że słynny skoczek narciarski najprawdopodobniej związał się aspirującą aktorką, znaną z seriali TVNU. Marcelina Ziętek ma zaledwie 22 lata i można ją oglądać między innymi w takich produkcjach jak 19+, czy Szkoła. Anonimowa czytelniczka Pudelka twierdzi, że Marcelina i Piotr nieraz byli widywani razem w Wiśle czy w Ustroniu. Marcelina mieszka w Cieszynie i auto Piotrka często stoi zaparkowane przed jej blokiem. Spotykają się już od dawna, na pewno od zeszłego roku, cytuję słowa czytelniczki Pudelek. Internauci doszukali się na ich instagramowych profilach zdjęć, które mają być dowodem na to, że plotki o ich związki są prawdziwe. Zarówno Piotr, jak i Marcelina publikowali zdjęcia, które świadczyły o tym, że obydwoje w tym samym czasie znajdowali się w jednym miejscu. Skoczek wydał oświadczenie, dzień po tym jak media obiegła informacja o tym, kim jest ukochana Skoczka, Piotr Żyła pokusił się o wydanie oficjalnego oświadczenia. Jest to jednak najdziwniejsze oświadczenie, jakie osoba publiczna kiedykolwiek zamieściła w mediach społecznościowych. I nie chodzi tylko o ilość błędów ortograficznych, do których fani Żyły już się przyzwyczaili. Wiem, miałem już nie komentować, ale może jednak skomentuję, nie może lepiej nie będę komentował, chyba że skomentuję, albo nie będę komentował, tak skomentuję, nie postanowiłem nie komentować, jednak tak skomentuję, nie już nie komentuję, tak będę komentował, komentowanie nie ma sensu, albo jednak ma, no dobra, po bardzo długich rozważaniach za i przeciw postanowiłem, że skomentuję całą tą zaistniałą sytuację i napiszę bardzo krótko, ale treściwie i ostrzegam, że kto przeczytał już do tego momentu, niech lepiej już nie czyta dalej. Dlatego, iż dalsza treść będzie zawierała elementy, które można czytać, ale też nie trzeba, a na czym to ja skończyłem, a tak miałem skomentować bardzo krótko, ale treściwie tę zaistniałą sytuację, chyba że lepiej może jednak nie komentować, a w sumie co mi tam zomentuje wszystko, powiem wszystko, nie mam już nic do stracenia, ostatni raz, powiem proszę, miłego słonecznego weekendu życzę wszystkim, napisał Żyła pod obrazkiem białego pokojowego gołębia, pisownia oryginalna. Justyna Żyła o nowej partnerce byłego męża, głos w sprawie nowego związku swojego byłego męża zabrała także Justyna Żyła. Przyznała, że w ostatnim czasie została zasypana setkami pytań, maili czy wiadomości prywatnymi dotyczącymi Piotra. Zaznaczyła, że jego życie uczuciowe w ogóle jej już nie interesuje, dlatego żadnego oświadczenia z jej strony nie będzie.
tym samym poście napisała jednak dosadnie, co myśli na temat partnerki eks-męża. Kochani, dziękuję za setki pytań, maili oraz wiadomości prywatnych na Instagramie dotyczących mojego eks-męża, ale ten temat kompletnie mnie już nie interesuje, więc oświadczenia nie będzie. Nie interesują mnie kochanki oraz konkubiny Piotra Żyły, to dla mnie od lat żadna nowość. Nie pierwsza i nie ostatnia. Byle z daleka od moich dzieci, które będę chronić. Bzdury już nie zajmują mojego czasu, za to kochające mnie osoby owszem. Dziękuję. Miłego wieczoru, pseudonim. Jutro w menu placki ziemniaczane, napisała Justyna. Żyła najwidoczniej nie wierzy w szczerość uczucia łączącego jej byłego męża i aspirującą aktorkę.